Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych bada Binance w związku z możliwościami naruszenia przez giełdę sankcji nałożonych na Rosję. Prokuratorzy twierdzą, że ekstradycja Dong Kwona do Korei Południowej najlepiej przysłuży się ofiarom Terraform Labs. Według lokalnych władz byłemu dyrektorowi generalnemu grozi 40 lat więzienia. Fundacja Ethereum przeniosła prawie 30 milionów dolarów Ethereum na giełdę kryptowalut Kraken, wywołując zamieszanie na rynku w związku z potencjalną sprzedażą tokena. Wieloletnia krytyk kryptowalut, senator Elizabeth Warren, planuje ponownie wprowadzić ustawę o aktywach cyfrowych, aby rozprawić się z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Rośnie zainteresowanie memecoinami. Według badań CoinGecko mieszkańcy Stanów Zjednoczonych wydają najwięcej na memecoiny. Wielka Brytania i Indie zajmują odpowiednio drugie i trzecie miejsce.